Czyli tak to wygląda? No tak, żeby to ładniej wyglądało, żeby nie był goły kamień, to tu dałem te pnącza. Czyli jeżeli będziemy chcieli szybko zdobyć materiał na kolejne poziomy, to nie będzie z tym problemu. Tak, też... Właśnie, ponieważ... gra jest troszkę bardziej liberalna, jeżeli chodzi o oświetlenie, to ja pozbierałem troszkę pochodni, między innymi na pastwiskach, i te pochodnie dałem tutaj w okolicy. Czyli po pierwsze będzie troszkę bezpieczniej tutaj na naszym terenie, bo mamy tutaj delikatny bufor pochodni, a więc potwory nie będą się generowały tuż przy płocie i w pułapce. Też dzięki temu będzie troszkę lepiej. Czyli tak to wygląda. Chodźmy zobaczyć do pułapki, bo rozwiązałem tą kwestię z piłami. Koniec końców, to... Tak, to nie było... Znaczy było troszkę skomplikowane. Ale to ogarnąłem. Czyli zobaczmy, jak to wygląda w tej chwili. O, akurat szkielet ginie. Czyli tak, mamy dwa strumienie wody. Pierwszy jest tutaj i on zgarnia, zahacza pająki. Oczywiście, bo mamy tutaj dwa kanały. Czyli pająk nie może tutaj wpaść do tego i jest zabijany przez tą piłę. To jest ustawione tak, tak, tutaj zaczyna się kolejny poziom spadku wody. Czyli ten pająk nie fizycznie, nie, tak, to jest niemożliwe, żeby on był pod piłą. Czyli ten problem jest rozwiązany, a zwykłe potwory płyną dalej i są zabijane przez tą piłę. To była skomplikowana sprawa, bo te strumienie wodne... Tak, nie mogłem ich... w tym samym kierunku poprowadzić, czyli ten spod piły pająków płynie tutaj i się łączy z tym kanałem, który płynie ze zwykłej piły. One się tu łączą i łupy płyną tutaj. A właśnie, tak, dzisiaj być może dalej będziemy kombinować. A kurde. Okej, okay, czyli tu mamy, okej, dobra, tu mamy hopper i się zbierają te rzeczy, mamy tego dość dużo w tej chwili. Znaczy było tego na tyle dużo, że musiałem to zacząć odkładać do skrzyń. I mamy troszkę żelaznych elementów. Tak, mamy tu łopatę, miecz i drugą łopatę. Czyli bardzo rzadko, tak, bo tak wyglądają ogólnie te łupy. Bardzo rzadko, ale zmienia jakość streamu nie ma żadnego znaczenia, jakość streamu. Ja nawet jak nie używam internetu w ogóle i nie streamuję, to i tak się rozłącza ten gówniany internet. Już odpowiadałem na to pytanie wielokrotnie. Tak, czyli tak to wygląda. Tak, i ponieważ tu ta skrzynia zaczyna się zapełniać, to będziemy musieli zrobić sortownię. Nie wiem, kiedy to zrobimy. Być może dzisiaj. Zobaczymy. Mamy też tutaj scroll magiczny, który... Tak, żeby jego używać, to trzeba mieć chyba stół do zaklinania, czyli dość zaawansowana technologia. Dobra. Tak to wygląda, zobaczmy kolejne rzeczy. Tutaj troszkę ogarnąłem teren. Tu mamy tablicę taką informacyjną z rzeczami do zrobienia. Z patyków można zrobić drewno, nie? Tak, rzeczy do zrobienia. A z drugiej strony dałem mapę bazy, która tak w tej chwili wygląda. I tak, dzięki za przedłużenie słowa. Czołem i 100 lat. Jeśli dobrze pamiętam, dziś mam urodziny. Tak, dokładnie. Wielkie dzięki. Czyli tak to wygląda i mamy też nowe pastwisko tutaj, jak widać, i brązowa owca, tak. Znalazłem w okolicy brązową owcę i nawet druga jest w okolicy. I ci z was, którzy pamiętają poprzednie sezony, pamiętają też zapewne, że wieśniacy chcą konkretnie brązowej wełny. Białą wełnę można zabarwić, ale to jest oczywiście lepszy sposób, jeżeli ma się brązowe owce. Okej, już tego dnia nie. Ale jest druga brązowa owca, która jest niedaleko stąd, czyli ją przeprowadzimy. Dobra, jakie rzeczy będziemy robić dzisiaj? Ta... Okej, sortownie dzisiaj nie, to jest... To być może na kolejnym streamie. Ale na pewno wracamy do Netheru, żeby tam rozpocząć uprawę tych grzybów. Być może przetestujemy też ładunek górniczy, bo ja się dokopałem do samego bedrocka. Okej, okay, zegar i tłok. To będą jakieś tam eksperymenty. Smocze naczynie by się przydało ogarnąć. Tak, bo nie mam w ogóle doświadczenia w tej chwili, żadnego poziomu, a ta nasza pułapka mogłaby generować doświadczenie. W tej chwili jakiś potwór tam ginie właśnie.
O kurde, LZR, dzięki za bardzo hojną donację. 100 lat, wielkie dzięki, wielkie dzięki. Aż mi trochę głupio, bo nie wiem jak będzie z dzisiejszym streamem, bo już 3 razy chyba wywaliło. Ale wielkie dzięki. Tak, okej, dobra, najpierw pójdziemy do Netheru, posadzimy te grzyby, bo mamy kolejną rzecz ciekawą do zrobienia. Tak, wykopałem w Netherze skrót na północ. Daleko, daleko na północ. Konkretnie 3000 bloków na północ. W tym świecie normalnym. Czyli jeżeli teraz zginę, po tym kiedy zbudowaliśmy pierwszy portal, będzie mnie wywalało 3000 bloków od bazy. I ten skrót ma właśnie nam pomóc potencjalnie z powrotem, bo jeżeli się pojawię w pobliżu tego skrótu, no to wiadomo, wchodzimy do portalu i szybko wrócimy do bazy. Ponieważ 3000 bloków tutaj w tym świecie, to w Netherze tylko 375. Czyli bardzo, bardzo duża różnica. Drugim plusem tego skrótu będzie też to, że pojawimy się w miejscu, gdzie wioski i świątynie będą miały ciekawe łupy. Czyli... Tak, czyli zbadamy tą okolicę. Ja już wszystko przygotowałem, jedyne co musimy zrobić to zbudować portal i przejść przez ten skrót. Tak, ale będziemy też chcieli zrobić tą farmę doświadczenia, bo tu potwory cały czas giną praktycznie. I mamy te czerwone kulki doświadczenia, których oczywiście nie możemy w tej chwili wykorzystać. A tak, będziemy coraz więcej zaklęć rzucać na nasze przedmioty. Czyli to by się przydało. Kinikan, twoja subskrypcja weszła? Tak, ja dziękowałem tobie, ale być może to było po tej ścince. Ale wielkie dzięki jeszcze raz, jakby co. Dobra, chodźmy do Netheru w takim razie. Okej, okay, pierwsza rzecz, którą zrobimy, będzie troszkę niebezpieczna, czyli zostawimy chyba... Bo musimy pójść po Soul Sand. Zostawmy diamentowy ekwipunek. Czy ja mam łopatę? Nie. Znowu ścinka? Okej, to nie jest zerwaniem. Tak coś to może być. Dobra, zróbmy łopatę szybko. Okej, chodźmy do Netheru. Okej, dobra, nie wiem. Nie wiem, czy to tak da radę. Nie wiem, czy da radę. To chyba zabije tą serię tak naprawdę, bo... Tak, to może zabić tą serię, niestety. Tylko to, no nie, to jest dla mnie wróżenie z fusów, bo czasami jest tak, że jest okres pół godziny, gdzie wywala co chwilę, a potem jest... Potem jest dobrze. Ja nie mam pojęcia, jak będzie. Dobra, dobra, gram... Mniejsza z tym, dobra. Okej. Sogus Live, dzięki także za hojną donację. Wielkie dzięki za życzenia także. Okej, czyli jak wygląda sytuacja tutaj? Po pierwsze mamy ten skrót. Przez Nether, czyli to jest kierunek północny. I tak, tu mamy drogowskaz, czyli ta pochodnia jest ustawiona w kierunku północnym w Netherze. Bo chcemy mieć te skróty w cztery strony świata, czyli... Tak, tu jest tunel, który prowadzi 375 bloków w kierunku północnym.
co odpowiada 3000 bloków. Czarny obraz. Odśwież F5. Trzeba wcisnąć, odświeżyć, kurde, przeglądarkę. To nie jest, czy to wina Twitcha? Nie, to nie jest wina Twitcha, bo ja nie mam internetu. Ja przez sekundę nie mam internetu w ogóle. To nie jest wina Twitcha. Okej, dobra, o czym ja mówię? Dobra, mniejsza z tym. To, co musimy zrobić, to rozpocząć uprawę tych grzybów, których potrzebujemy do mikstur. I idziemy po Solsan, czyli idziemy tutaj tym szybem na dół, w miejsce, gdzie był nasz oryginalny portal. To jest troszkę niebezpieczne, bo gasty mogą do nas strzelać. O, stąd by się... Warto by było wziąć ten obsydian. Pigment trafi pigmena, to po mnie. O, tam jest kolejny. Okej, to nie jest dobry pomysł, żeby iść pod Solsan chyba teraz. Nie mam łuku. Miałem wrócić z łukiem. Z dala od pigmena. Dobra, okej, zbudujmy ten portal, przejdziemy przez niego dopiero kolejnego dnia. A, mam tylko 5 obsydianów, czyli... W bazie powinienem mieć obsydian chyba jeszcze? A OBS i Twitch nie umożliwia ustawienia jakiegoś buforowania? To buforowanie działa normalnie, jeżeli internet spowalnia. A, co ja robię? Ale nie działa w przypadku zerwania połączenia. Nie wiem. Jacek, dzięki za suba. W sumie to najpierw tą owcę być może ogarniemy. Idziemy po tą owcę, potrzebujemy obsydianu. Pytanie, czy ja mam... O, mam 14 obsydianów. Tutaj, czyli spoko... O, i mam też soul sand. Okej, weźmy ten. Czyli miałem tutaj odrobinę soul sandu. Dobra, czyli ogarniemy te dwie rzeczy. Teraz tak. Przydałoby się też ogarnąć to smocze naczynie. Tylko jak ono działa? To naczynie magazynuje doświadczenie i to mogą być albo te złote, znaczy te czerwone kulki, czyli smocze kule, a więc doświadczenie, którego my nie możemy użyć, ale możemy przetworzyć. Tak, potem jeżeli doczepimy tą prymitywną dźwignię, którą gdzieś tu mieliśmy, to możemy to przechylić i opróżnić, tak jak zrobiliśmy to oryginalnie w świątyni. Tylko tak, żeby przetworzyć te kulki na zielone, czyli na doświadczenie, którego będziemy mogli używać, musimy mieć hopera z Soul Sandem, także. Okej, czyli zróbmy szybko kolejnego hopera. Czyli to było... Ja muszę zrobić jakąś, tak, zapas poza anteną, zapas tych hopperów. Używamy ich dość dużo.
Okej. Dobra, czyli tak. Robię nawet stonu. A mam, kurde, hopera w tym. A dobra. Dobra, zróbmy już hopera. Jednego miałem zapasowego. A, zębatki jeszcze. O kurde, Mojang Studio. A teraz już nie należy do nich Minecraft chyba, nie? A wielkie dzięki, wielkie dzięki. A, płytę naciskał. Okej, teraz. Okej. Greg, dzięki także za przedłużenie słowa, piąty miesiąc. Wielkie dzięki. Okej, okay, to zrobione, ale dobra, bo mamy dużo rzeczy do zrobienia. Ja dzisiaj będę rozkojarzony jak cholera, bo mam dużo roboty poza streamami w tej chwili i też ten internet się rozłącza. Dobra, chodźmy po tą owcę. Czyli będziemy mieli dwie brązowe owce. Doskonale, bo wełnie będziemy głównie potrzebowali brązowej i to w dużych ilościach po to, żeby handlować z wieśniakami. Czyli weźmy ten kawałek trawy, który odcięliśmy. Tak, ja robiłem troszkę zwiadu poza anteną, po okolicy i polowań. Mapa w tej chwili wygląda tak. Okolicy i tak, namierzyłem także drugą brązową owcę. Mojang należy do Microsoft, aha. Okej, okay. Ona była... A, tam była. Czyli to jest spory plus, bo alternatywą byłoby hodowanie zwykłych owiec, które mają białą wełnę i barwienie tej wełny na brązową. Do czego potrzeba też psich kup, jak się okazuje. I tak, a tak będziemy mieli od razu brązową wełnę, jeżeli ona nie zginęła oczywiście. A, jest tam. No, przeprowadziłem z dość daleka. Na mapie da się robić jakieś znaczniki? Chyba nie. Przynajmniej ja nie wiem jak. Okej. Okay. Czyli do bazy z nią w tej chwili? Okej, okay, anonimo wydarczyńca. Dzięki także za podarowanie... Suba Microsoftowi? Kurde, ty tworzysz te niki, czy to są oryginalne... Zresztą pytanie, czy Microsoft ma w ogóle konto na Twitchu? Ale spoko. Wielkie dzięki. Na jakim etapie gry można zrobić pierwszą farmę hodowlę jedzenia? Pierwsze są kury na pewno, czyli trzeba mieć żelazo, trzeba mieć motykę i nożyce i uprawy konopi. I wtedy teoretycznie można mieć już kury. Problemem jest oświetlenie oczywiście na początku, ale... Okej, te owce są troszkę wolniejsze niż świnie, powiedzmy, co jest troszkę upierdliwe, ale... Jesteśmy prawie na miejscu. Większość tej misji eskortowej już odbyłem poza anteną. Do tego czasu tylko polowanie na dzikie zwierzęta.
Ja wybiję wszystko dookoła? No tak, no. No niestety. Niestety. Kurde. Tak, te owce mają jakąś dziwny pathfinding. Dawaj. Najwyższy poziom jedzenia teraz będę miał, czyli kebab? Nie, marchewki nie mam. Marchewki musimy znaleźć i być może dzisiaj je znajdziemy, kto wie. Bardzo możliwe. Okej, dawaj, dawaj. Już prawie na miejscu. Okej, przejdę tędy chyba dookoła. Dobra, czyli spoko, czyli teraz możemy rozmnażać owce i chyba rozmnożymy je, tak żeby mieć trzy, tak na wszelki wypadek. Gdyby jedna zginęła przez jakiegoś, nie wiem, baga czy coś tam. Pozabierałem tutaj wiele pochodni na pastwiskach, bo jak się okazuje, tak, w tej chwili... Tak, nie trzeba spamować pochodni, tak jak kiedyś. Jak się pozyskuje ziarna marchewki? Ja już nie pamiętam. Nie pamiętam. Okej. Okay. Dwie brązowe owce, które możemy strzyc. Tak, nie musimy ich zabijać nawet. Nożycami możemy je strzyc. Czyli będziemy mieli dużo brązowej wełny. Ja zaczynam ją tutaj zbierać. I też teoretycznie, bo mamy siano jako produkt uboczny. Uprawy pszenicy i żeby szybciej, tak, chyba szybciej im odrośnie wełna, jeżeli będą nakarmione. Czyli mogę im dać to siano. Dobra, czyli to ogarnięte. Spoko. Teraz tak, żeby nie uciekł. Czyli możemy odznaczyć tą... A, myślałem, że tu owce były też zapisane jako jeden z celów, ale nie. Dobra, weźmy to doświadczenie. Mamy tutaj tak, nową żelazną łopatę na przykład i dobrze by było rzucić na to zaklęcie. Czyli... Okej, co ja zrobiłem z tym hopperem? Ja nie zrobiłem drugiego hoppera? Okej, nie wiem gdzie go... Dobra, mniejsza z tym, nie wiem gdzie go zostawiłem, ale będziemy też potrzebowali wałów i przykładni, ponieważ... A, nie mamy tyle wałów i przykładni, ale zobaczymy, być może dorobimy. A, tu jest, racja. Dobra. Okej, ile mam wałów? Zróbmy jeszcze jedną przykładnię. Aha, muszę dociąć te elementy. Tak, te przykładnie chyba też poza anteną. Troszkę więcej będę musiał ich zrobić. Okej, okay. To chyba nam wystarczy. Z jakiej gry jest ta muzyczka? Z Dawn of Man. Dawn of Man. Okej, okay, czyli tak, zróbmy to w taki sposób, żeby nam pasowały te przykładnie. Okej, okay, chyba dwie mi nie wystarczą, cholera. Patapajal, dzięki za przedłużenie sobą. Właśnie pytanie, czy... Dobra, czyli mamy te kulki. Mamy te kulki doświadczenia. Dajmy to... Tutaj tego hoppera.
filtrem Soul Sandu, czyli wtedy powinny te kulki doświadczenia tu wpadać. To żeby to przetestować tak na dobre, będziemy musieli troszkę poczekać. Na razie zróbmy to tymczasowo tutaj. Potem będzie sortownia odpowiednio zbudowana oczywiście i tak dalej, i tak dalej. A, źle. Doświadczenie utyka tu, kurde. To musi być tu. Okej, tak chyba też może być, ale nie, lepiej będzie, jeżeli damy to jedno dalej. Tutaj. Okej, czyli woda będzie, tak, już dalej woda nie będzie płynęła, a kulki doświadczenia będą zbierały się w tym hoperze. O to chodzi. Czyli dajmy tu filtr. I teraz tak, bo właśnie teraz pytanie, bo żeby, tak, ten Soul Sand zgromadzi te kulki doświadczenia, których nie ma dużo, i przekonwertuje je na doświadczenie, którego będziemy mogli użyć. Tylko żeby to doświadczenie wypadło, musimy dostarczyć energię mechaniczną i... Właśnie, kurde, tu mam za mało przekładni, żeby to zrobić. Ale jesteśmy dość blisko tego, kurde. A gdybym dał tutaj tego hopera, pytanie, czy by wtedy się zgromadziło? Wtedy mógłbym... Nie, też za bardzo nie mogę się podłączyć w sumie. Są wodoodporne pochodnie? Nie. A, latarnie. Są lampy. Co próbujemy zrobić? Konwerter doświadczenia. Tak, bo pytanie też, być może tego możemy użyć i wtedy to zadziała, tego nie wiem. Tylko tak, niestety Hopper Soul Sandem nie gromadzi zbyt dużo, tak, nie ma dużej pojemności tego doświadczenia. Czyli chcemy dostarczać tu energię mechaniczną cały czas, tak żeby to doświadczenie było cały czas konwertowane i dostarczane do smoczego naczynia. Wtedy będziemy mogli użyć dźwigni i to doświadczenie odzyskać. To chyba powinno działać. Tak mi się wydaje. Ok, czyli musimy dostarczyć energię mechaniczną do tego w tej chwili. Czyli tak, weźmy wały. Dobra, czyli będziemy przyłączeni do tego. W sumie przykładnie mamy też tutaj. Kto nie jest w linii? Czy jest? No, zobaczmy. Skujmy tą podłogę. O, to jest w linii. Okej, czyli możemy tu wykorzystać to chyba. Bo tutaj nie chcę tego rozwalać wszystkiego. To nam troszkę skomplikuje sprawę. Dobra. Giną cały czas, jak widać. Czyli spoko. Ok, czyli przykładnia tu. Tak, to jest ładnie w linii, czyli spoko. Ale będę potrzebował jeszcze dwóch przykładni. To jest dobrze na poziom? O, chyba tak, chyba akurat. Okej, dobra, czyli ogarniemy to. Zrobimy to dzisiaj i będziemy mieli farmę doświadczenia. Która oczywiście nam się przyda. Zwłaszcza jeżeli znajdziemy dzisiaj kolejną wioskę i księgi.
bo wtedy będziemy mogli mieć wyższe poziomy doświadczenia. Okej. Okay. Tak, to jest paskudnie tutaj zrobione, ale ja spokojnie poza anteną obuduję tą maszynerię i... Tak, na razie troszkę chaotycznie to wygląda. Ale powinno być lepiej. Okej, czyli to jest ta przekładnia, tak? Tak, okej, działa, tylko tu... Tak, jeszcze jedną przekładnię muszę dać, bo 3 to jest maksymalny zasięg przekładni. Znaczy wałów. Okej, dobra, zróbmy to. I będziemy mieli doświadczenie. Nieskończone doświadczenie. A, kolejna rzecz. Też zobaczmy tutaj na górę. Zrobiłem tu drabinę. Tak, ja wróciłem do świątyni i wydobyłem troszkę piaskowca, ale... Nie trzeba tego robić tak naprawdę, bo jak się okazuje... Tak, ten spawner naprawdę dobrze zrobiłem, że go zostawiłem. Zresztą chodźmy tam na chwilę, zobaczmy. Okej, może walnijmy najpierw tego, tą przekładnię na szybko. Dobra, użyję tego. Przybyliśmy tutaj kilka lin. A, lina na środku. Czy mogę tego użyć jako budowę, czy to musi być pocięta deska? A, musi być pocięta. Okay. Dobra, potnijmy to w sumie. Tak, też jak widać, okolica troszkę lepiej oświetlona. W ogóle potwory nie... Tak, nie są aktywne, nawet żadnych pająków nie ma przy kurniku. W środku miałem linę, a nie wał. Okej. Dobra. Złowroga pralka, dzięki za... Przedłużenie słowa, dzięki za życzenia także. Wielkie dzięki. Mordak Simonus przestało zrywać internet. Tak, to jest dla mnie ważenie z fusów. Nie mam pojęcia, od czego to zależy. Czasami jest tak, że... Tak, pół godziny jest fatalnie, a potem nagle jest dobrze. Dobra, zróbmy to. A, czyli ja tu muszę się ustawić lepiej. Okej, po pierwsze zróbmy eksperyment i zobaczmy... Ja zmarnuję troszkę doświadczenia, ale to nie szkodzi. Bo zginęło kilka potworów, nie? Nie mamy tutaj tych czerwonych kulek. Kiedy potwory normalnie ginęły, to te kulki, te smocze kule, które powstają, kiedy potwór zginie, ale nie z ręki gracza bezpośrednio, one się nie despawnują od razu. I nie widzimy tutaj żadnych, czyli wniosek jest taki, że one musiały wniknąć do tego hopera z Solsandem. Czyli zróbmy eksperyment. Jeżeli podłączymy tu energię mechaniczną, to doświadczenie powinno być przetworzone na zielone kulki i wypaść poniżej. Jest! Okej, dużo tego nie było. Jeden poziom. Tylko tak, zielone doświadczenie znika dość szybko. No i znika, tak samo jak te czerwone kulki. I tu przychodzi, moi drodzy, smocze naczynie. Czyli tak naprawdę mogliśmy mieć farmę doświadczenia przed smoczym naczyniem. Tylko tak, tu nie gromadzi się dużo. W hoperze z Solsandem nie gromadzi się dużo tego doświadczenia. Mamy małą pojemność. I tu przychodzi smocze naczynie, bo to może zgromadzić naprawdę dużo, dużo doświadczenia. Pod koniec streamu pociągniemy tutaj za tą dźwignię i zobaczymy, ile tego będzie. Dobra, czyli to zrobione. Farma doświadczenia ogarnięta. Teraz tak, chodźmy do tego netheru.
Tylko tak, musimy być troszkę lepiej przygotowani, wyrzucimy tutaj niektóre niepotrzebne rzeczy. Okej, tego nie potrzebuję w tej chwili. Obsydianu będziemy potrzebować. Odpalmy pochodnie i pochodnie możemy potrzebować więcej, bo idziemy przez ten skrót. Ale ja przygotowałem tutaj troszkę więcej tego węgla. Dobra, więcej patyków by się przydało. Dobra. Okej, dobra, nie potrzebuję enderowych gogli na pewno. I mamy poranek. Dobra, idziemy, przechodzimy przez portal, przez skrót. 3000 bloków. Daleko, daleko. Na północ. Okej, chcemy też zabrać na pewno mapy. Wasze pytanie, to była mapa wschodu, nie? Czyli my idziemy daleko, daleko na północ, bierzemy świeżą mapę, odpalimy ją tam, aktywujemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Weźmy też łuk i strzały, dużo ich tu nie mam. I jedzenie. Krogulec, dzięki za także za przedłużenie słowa i za życzenia także. Żarcie, tak, już zabieramy. Ja poza anteną robiłem dość dużo żarcia, bo polowałem też między innymi. Zbierałem uprawy i mamy chyba tego... Okej, tu mamy dużo składników. Weźmy to, bo to przywraca 3 ikony głodu. To jest najlepszy posiłek, jaki mamy w tej chwili chyba. Dobra. Okej, przechodzimy przez skrót w Netherze. Czyli tak, 3000 bloków na północ. To jest dystans, na który będziemy w tej chwili wywalani po śmierci. Na początku, zanim się aktywuje pierwszy portal, to są 2000 chyba bloków. Dobra, czyli kierunek północny. Tak, i normalnie gdybyśmy... Weźmy sprint. Ja zacząłem tutaj kopać tunel. Co 10 bloków mamy te kieszenie tutaj po boku. A co 100 bloków jest pochodnia. Ponieważ ten dystans 3000 bloków, to w Netherze 375. Tak, czyli ten dystans, który połowę streamu by zajął, za chwilę pokonamy. Czyli to jest spora rewolucja. Troszkę roboty przy tym było, żeby to zrobić oczywiście, ale warto. Też moglibyśmy przyspieszyć tą podróż tym skrótem jeszcze bardziej, gdybyśmy położyli tutaj zasilaną redstone'em kolejkę. Czego moglibyśmy dokonać? Moglibyśmy wrócić do tej podziemnej kopalni, żeby wydobyć tory. Też te tory moglibyśmy alternatywnie przetopić. Ale żeby to było zasilane, to potrzebujemy także dużo... Tak, potrzebujemy także dużo złota. Okej, postawmy portal. Na razie taki biedny. I ciekawe, gdzie nas wywali. Ja liczę na to, że znajdziemy wioskę, być może z opętanymi wieśniakami, a także świątynie jakieś, ale zobaczymy. Sogus Live, dzięki za suba także. Może ustawiaj te mapy względem siebie, na przykład mapa wschodu po prawej, od tej właściwej. Ja potem zrobię na ścianie, zawieszę je na ścianie potem. Będą tak, jedna koło drugiej w odpowiednich miejscach będzie masywna ściana z mapami świata praktycznie. Xartert. Także dzięki za podarowanie suba, który otrzymuje Celestial Mog. Wielkie dzięki. Dzięki za życzenia także wszystkim. Dobra, aktywujemy to i przejdźmy. Czyli musimy to podpalić ogniskiem. Okej, oby to nie było pod ziemią, bo to oznacza, że tam daleko, daleko na północy jest ocean. Tego byśmy nie chcieli oczywiście. Zobaczmy. Generuje teren. O, to ciekawe. Zawsze kiedy portal wypadał nad oceanem, to byłem pod ziemią, ale tutaj najwyraźniej jesteśmy...
wisimy w powietrzu. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Okej, okay, pytanie, co z tym robimy? Czy przenosimy ten portal? Też kolejna rzecz. Portal opętuje zwierzęta. I o ile się nie mylę, opętane kałamarnice zmieniają się w gasty. Czyli teoretycznie mogą się tu generować gasty. Kurde, co ja mam zrobić teraz z tym? Mógłbym zeskoczyć, tak, ale potem jak wrócę tutaj? Jak wrócę? Jak zeskoczę, to nie wrócę. Okej, okay, moglibyśmy usypać sobie... Tak, moglibyśmy usypać na samo dno oceanu kamień i dać tam drabinę i wtedy zejść po tym. Albo zbudować troszkę dalej portal. Czyli na południe mamy troszkę ziemi tam, tylko nie wiem, czy to jest wysepka, nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, gdzie tu jest jakiś najbliższy ląd. O, tu jest jakaś wysepka. Kurde. Tak, nie wiem, czy tam się kontynent zaczyna, niestety. Kurde. Zróbmy zejście. Czyli ten kamień spada aż na samo dno. O, już jest na powierzchni. Potrzebujemy też drabiny. I to będzie bardzo niebezpieczne w nocy, między innymi, oczywiście. Też ten portal jest być może na tyle wysoko nad powierzchnią wody, że gasty się nie wygenerują. Okay. A, tylko jak układać drabinę, kurde, z... Jak układać drabinę schodząc? Nie da się, no? Chyba, że obok bym usypał drugi słup. Okej, ciekawy. Nie powiem. Nie lepiej byłoby przedłużyć tunel, na przykład o 100 bloków i wtedy portal. To zajmuje dość dużo czasu, a tam może też być ocean. 100 bloków dalej też może być ocean. Nie, ja chcę zejść na dół, wskoczyć na łódkę i zrobić niewielki rekonesans. I wtedy przenieść portal, być może. Kiedy... Tak, wtedy, kiedy... Będziemy wiedzieć, w którym kierunku go przenieść. Wskocz i od dołu do góry układaj. A, tak, racja w sumie. A tak, możemy bezpiecznie wskoczyć do wody. Mhm. Okej, okay, czyli to robimy kolejnego dnia. Tak, robimy drabiny. Wskakujemy i bierzemy łódź. Bierzemy tą mapę. I zbadamy tą okolicę. Ja chyba nawet zostawię ten portal. On nie będzie dobry jako skrót. Zawsze możemy zrobić dodatkowy portal. Ale to jest ciekawe, taka baza... Tak, taki... Podniebny portal jest dość ciekawy. Okej, czyli potrzebujemy masy tych drabin. Ile ja zrzuciłem tych bloków? Pełen stack chyba, nie? Czyli tyle samo potrzebujemy drabin. Oj, wiem, co możemy zrobić. Pozbyć się tych łuków z pułapki. Ze szkieletów czasami wypadają łuki i one zajmują dość dużo miejsca. Okej, okay, tu potwory cały czas giną chyba, czyli spoko. I teraz wszystko powinno się... Tak, doświadczenie powinno gromadzić się w smoczym naczyniu. Okay, z tego możemy mieć patyk i nić. Jest troszkę upierdliwe, moglibyśmy to zautomatyzować, gdyby to było wrzucone do tego kotła z wysoką temperaturą. Ale tak, na razie logistycznie trochę trudne byłoby to do zrobienia. Dwa, trzy levele będą pewnie. No ja jeszcze poczekam, bo... Tak, tą pułapkę moglibyśmy rozbudowywać oczywiście. Tak, ja mam, moglibyśmy kolejne poziomy dodać, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Potrzeba będzie wtedy, kiedy będziemy potrzebowali naprawdę dużo, dużo więcej doświadczenia i żelaza. Ale... Tak, na razie to nie jest problem. Jak
działa nasza pułapka? Dobrze. Tak jak powinno. Można by użyć także jednej liany jako zabezpieczenia. Ja mógłbym użyć lian, nie? Kurde, użyjmy lian. Użyjmy lian. Mam tego masę, ja w skrzyni mam nawet stack. O, dobra, okej. To teraz tak, nie wiem czy tam ruszać teraz, kiedy pada deszcz i nie wiemy jaki jest czas. O, kolejna rzecz, której potrzebujemy, zegarek. To jest też na liście, zróbmy zegarek. Czyli potrzebujemy kwarcu i złota. Zróbmy zegarek. Okej, to nam się przyda. Dobrze będzie mieć to w ekwipunku, bo tak, mamy już wieczór praktycznie. Czyli kolejnego dnia tam pójdziemy. Tak, kolejnego dnia. To nam posłuży jako drabina. Zbudujemy jakiś drewniany pokład, taką przystań dla naszych łodzi, powiedzmy. No, to może być ciekawe nawet. To może być nawet ciekawe. O, zróbmy tą farmę grzybów w sumie już teraz. Czyli chodźmy na chwilę do Netheru. Lepiej weź dwie łódki. Tak. Tak, bo plan jest taki, żeby zbadać okolice tego portalu daleko, daleko na północy i jakąś łupieszczą wyprawę odbyć. Dobra, czyli tak, tu chcemy tą uprawę. Ja mam za mało soul sandu, żeby to całe wypełnić. I te grzyby, tak, oni się rozmnażają powoli. Przydałoby się nam więcej soul sandu. W sumie, okej, mamy łuk, chodźmy wydobyć troszkę soul sandu. Bo i tak czekamy na poranek. Po co nam zabezpieczenia? Przecież jak spadnę do wody... W sumie tak. O kurde. A, bo ja obsydian... do ekwipunku. Tylko 11. Musimy dorobić ich. Ilimos, dzięki za przedłużenie słowa. Piąty miesiąc. Mam nadzieję, że wiele mnie nie ominęło. Miłego streama. Wielkie dzięki. Jakoś strasznie dużo. Chyba cię nie ominęło. Tu nas ostrzeliwały gasty z dwóch kierunków dosłownie, jest pełno tego ognia. Okej, bardzo blisko jest gast. Gdzieś tutaj. Kurde, pigmen. Pekisz. Dużo pigmenów. Chcę tylko troszkę soul sandu. Pata do ekwipunku. Okej, tu mamy hałdę niewielką. Dobra, skradnijmy trochę tego. Krwawe drzewo moglibyśmy też zrobić dzisiaj. Tu też jest na tablicy. Starczy, dobra. Tu musimy uważać, bo to wisi nad oceanem lawy. Okej, wracamy. O, czyli widać nasz szyb prowadzący na górę. Też z każdym ostrzałem te gasty niszczą odrobinę netherraku, czyli tu może nie być podłogi. Niebawem. Okay.
Tą uprawę moglibyśmy większą zrobić, ale na razie coś takiego wystarczy. Czyli te dwa grzyby tutaj. Okej, nie pamiętam jak wygląda ostatnie stadium, ale tak, niech to sobie rośnie. I wrzućmy te rzeczy tutaj, ich nie potrzebujemy w tej chwili. Obsydianu chyba też nie potrzebujemy. Dobra, chodźmy po łódź. Przewiniemy sobie noc, w sumie śpiąc. Okej, weźmy jeszcze jedną mapę, bo być może jeszcze dalej na północ popłyniemy. Weźmy dwie łodzie, weźmy żagiel. Śpiwór zabierzemy też ze sobą, muszę pamiętać. Dużo więcej jedzenia. Dużo więcej jedzenia. Okej, weźmy stack tego. Będzie dużo jedzenia. Okej, przewińmy noc i zbadajmy, tak, nieznaną okolicę. O poranku. Mam karmę dla kurw, ekwipunku? Wiem. Strzały, rupa, nie spać się zachciało? Nie. Nie planuję na razie walczyć z gastami. Dobra, chodźmy na drugą stronę. YOLO, skok do oceanu z podniebnego portalu. I zobaczymy, czy te liany praktycznie... Tak. Czy będziemy w stanie po nich wejść potem z powrotem. Śpiwór. Psiwór. Tak, zabierzmy go, bo być może tam będziemy troszkę dłużej. Gdybyśmy utknęli gdzieś w nocy, to chcemy tą noc oczywiście przewinąć. Śpiwór można tak naprawdę w warunkach polowych dość łatwo zrobić. To są chyba dwa kawałki wełny i nić, ale tak, zabierzmy to. Zapalarka. No już nie będę wracał. Dobra, możemy sobie zrobić nową. Z patyków i nic. Tak, bo zgasną pochodnie, kiedy wskoczymy do oceanu. Tak, czyli ten dystans, który pokonujemy w tej chwili, normalnie by nam zajął godzinę dosłownie grania gdzieś. Rezo Black, dzięki także za przedłużenie suba. Też fakt, że pojawimy się na oceanie, też nie jest fatalny, bo... Szansa na znalezienie grzybowej wyspy. Zegarek w neterze dziwnie się zachowuje, tak. Kompas tak samo. Okej. Okay. Dobra, czyli pierwsze co zrobimy, to ułożymy tam niewielki pokład z drewna. Postaw pochodnie przy portalu, żeby... Okej, jedną mogę zostawić. Jedno mogę zostawić. Okej, mam nadzieję, że Better Than Walls nie zmienia tutaj mechaniki wpadania do wody, ale powinienem przeżyć ogólnie. Dobra, skaczemy. Aby to nie był zgon, to byłby głupi, dość głupi zgon. O kurde, dość głęboko wpadliśmy. Kałamarnice mogą zaatakować. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Kiedy będziemy skakać potem, to musimy uważać, żeby nie z tej strony. Tu by się przydało troszkę więcej tego drewna, żeby zabezpieczyć się też, tak, taką chatkę. Żeby zabezpieczyć się przed...
kałamarnicami. Okej, teraz to, ale z tym też trzeba uważać. I tu nie ma barier, nie ma asekuracji żadnej, ale okej. Chyba będziemy w stanie potem się wspiąć. Tylko musimy uważać, bo teraz mamy tą drewnianą platformę pod sobą. O, starczy. Okej, ciekawe. Ciekawe. Dobra. Dobra, czyli przygotujmy się na wyprawę, a więc mapa do ręki. Łódź i żagiel. Zegarek też może być. Kompasu nie potrzebujemy, bo kierunek mamy oczywiście na mapie. Okej, czyli pytanie, w którym kierunku teraz? Jedzenie? Da się windę zbudować Better Than Walls? Tak, ja w poprzednich sezonach budowałem windę. A dobra, moi drodzy, zróbmy krótką przerwę, a po przerwie badamy tą nieznaną krainę, daleko od bazy. Okej, już jest południe, musimy znaleźć stały ląd przed, kurde, wieczorem w sumie. Okej, może, dobra, jeszcze chwila, może znajdźmy ten stały ląd. Dobra, nie wiem, który kierunek, nie mam pojęcia, gdzie tu są największe szanse. Płyńmy w tym kierunku, na północ dalej. Czemu nie? I musimy znaleźć schronienie na lądzie, bo jeżeli utkniemy do wieczorem na oceanie, to po nas. Okej, za chwilę nową mapę aktywujemy. Są już kałamarnice. Tam jest skrawek lądu, na którym od biedy moglibyśmy przenocować. W sumie jest południe dopiero. Okej, nowa mapa. Okej. Dobra, cała naprzód. Czyli jesteśmy ponad 3000 bloków od bazy w tej chwili. Więc jeżeli natrafimy na wioskę albo na świątynię, to łupy powinny być niezłe. Da się spać w piekle? Nie wiem. W sumie. Nie wiem nawet. Okej, tu jest niewielka wysepka, na której moglibyśmy nocować. Też pytanie, czy ja chcę się oddalać aż tak bardzo od tego portalu. I pytanie też, czy łatwo będzie znaleźć ten portal. No mamy go na mapie, ale jak odkryjemy troszkę tą mapę, to może być trudniej. Same małe, malutkie wysypki. Jak tam czas, okej. Zresztą mamy zegarek, tak, nie muszę patrzeć na słońce. Najgorzej by było, gdybyśmy wrócili wieczorem do portalu, a koło niego pełno gastów. To jest możliwe. Ja ogólnie nie widziałem jeszcze, żeby kałamarnica się zmieniła w gasta. Nigdy. Od kiedy gram w tego moda. Czyli podejrzewam, że kałamarnica musi być bardzo blisko portalu. Ten portal jest chyba za wysoko.
Okej, to mnie troszkę zaczynam się niepokoić. To jest pół mapy oceanu. O kurde, słońce już... Okej, moglibyśmy na tym się zabunkrować. To jest troszkę ryzyko w tej chwili, bo nie ma gwarancji, że natrafimy na ląd. Kurde, gdzie ląd? Dobra, musi być. Musimy za chwilę natrafić na ląd, bo ten ocean jest absurdalnie rozległy. O, coś widać. Okej, jest. Dobra, z kanałem. Samą porę. Czyżby pustynia? Nie, równiny, ale to może być wioska. Okej, mogłaby być wioska teoretycznie. Lądujemy tutaj tak czy inaczej, bo... Okej, tam góry, przechodzi w góry. O kurde! Dobrze, że mam dwie łódki. O, ale nie mam... mam łódko. Okej, spoko, dobra. Spokojnie. Zapomniałem, że się bagują. Że łódki się lubią bagować. Dobra, jeszcze troszkę zwiadu. Tak, bo szukamy czegoś ciekawego. Wioski albo świątyń. Tu nic nie widać takiego. Tam góry się zaczynają. Dobra, wykopiemy dziurę, przywiniemy noc i potem wchodzimy na drugą łódkę. I wrócimy na południe, ale troszkę innym szlakiem. Być może wtedy natrafimy na coś ciekawego. Tak, tu nie widzę żadnej wioski. Okej. No, żelazo, ale... Tak, na tym etapie żelazo to nic specjalnego oczywiście. Dobra. A, zapalarka. W sumie ta jeszcze żyje. Okej, dobra, moi drodzy, krótka przerwa, zapraszam za parę minut i potem idziemy jeszcze godzinkę do 21. Szuberto, dzięki także za suba. Wielkie dzięki. Dobra, przerwa.